Cześć, z tej strony Jakub Borowski, założyciel Athletic Training. W dzisiejszym odcinku poznacie jednego z najmniejszych piłkarzy ręcznych na świecie. Człowieka, który mało gada, ale jest tytanem pracy. Gościa, który ma twarz dziecka, ale jak wchodzi na boisko, zamienia się w profesora. Dzisiejszym bohaterem odcinka będzie Piotr Jędraszczyk, reprezentant Polski oraz zawodnik Piotr Kowianina, Piotrków Trybunalski. W 2020 roku, w listopadzie w Gdańsku, Piotrek nabawił się poważnej kontuzji barku, gdzie został obalony o parkiet i mówiono, że może już nie wrócić do sportu. W 2021, po przebytej rehabilitacji, dołączył do mnie do trenowania w erze covidowej, kiedy trenowanie było nielegalne. W ciągu naszej dwuletniej współpracy Piotrek został objawieniem sezonu, podpisał czteroletni kontrakt z Łomża Vive Kielce oraz dostał angaż do reprezentacji Polski. Czy można osiągnąć coś więcej? Na dzisiejszym treningu zobaczycie Piotrka w bardzo dużej prędkości. Będziemy dźwigać spore ciężary oraz skakać po to, żeby Piotrek w następnym tygodniu przeciwko Włochom i przeciwko reprezentacji Łotwy mógł pokazać swoje najlepsze oblicze. Przejdźmy do roboty. Od razu łap dużym paluchem ziemię. 3 punkty podparcia, wszystko klasa. Teraz budzimy wzorce ruchowe i mięśnie po to, żeby Piotruś poruszał się w najlepszym układzie, jaki będziemy chcieli. Wyciskamy z niego dzisiaj wszystko, co najlepsze. Trening dzisiaj będzie w bardzo małej objętości. Jest to ostatni trening przed wyjazdem na reprezentację, więc naszym celem jest to, żeby on nie był najlepszy teraz na siłowni, a najlepszy na boisku. Cała stopa zawsze łapie ziemię. Musimy rzepkę kierować nad mały paluszek stopy. Więc jak będę patrzył sobie z przodu, ta rzepka kieruje się nad malucha bardziej niż nad duży paluch. Podkładam rękę pod stopę Piotrusia, sprawdzam, czy jest miejsce. Używamy takie hasło często, nie zdeptaj myszki, żeby też się czasem dobrze bawić na robocie. I druga noga. W tygodniu pracowaliśmy na 20-25 powtórzeń. Dzisiaj zmniejszamy tą objętość na 15. Chcemy dać Piotrusiowi jak najwięcej luzu, żeby mógł w następnym tygodniu mieć swobodę na boisku. Piotruś nie lubi przerywać procesu treningowego. To jest gość, który lubi być w ciągłym gazie. Więc nawet gdybym go namawiał na odpoczynek, Piotr już tak się pojawi za moimi plecami na siłowni z Matyskiem i zrobią robotę. Izometria w pozycji wykroku ze wspięciem na palce w przedniej nodze. 30-60 sekund, machnij 30 z zegarkiem. Jeśli masz jakąś urazówkę, zacznij z przodu na niej i wszystko będziesz, co będzie jednostronne, na tą nogę lecieć, tak? I na paluchy wspięcie, cyk. Ok. Trzymaj, 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 trzymaj. Fajnie. Trzymam łydeczka, cyk, aktywno. Bardzo fajnie. Piotrek ma najsłabsze ogniwo w stawach skokowych, stąd na rozgrzewce poświęcamy dużo uwagi na funkcjonowanie stawu skokowego i samej stopy. Dlatego rozgrzewkę robimy bez butów i proponujemy Wam też tak zaczynać swoją robotę. Ciekawostką jest, że w stopach znajduje się najwięcej mięśni w naszym ciele i to jest jedyna część ciała, która przez cały mecz ma kontakt z podłożem. Stąd jest kluczem dla nas na naszej robocie. Cyk, cyk, cyk. Duży paluch łapie od razu ziemię. Hopka. Poziom bioder utrzymany, łopata ściągnięta dla zasady. Od razu dużym paluchem ziemię łap, żeby on nie łapał ostatnio. On chce pierwszy łapać razem z całą stopą. Faja. I już do tyłu, tak. Interesuje nas poziom bioder, interesuje nas kontakt 3 punktów podparcia stopy z ziemią. Tylko przysiad góra-dół, przysiad góra-dół, zostań na wykrocznej i tylko góra-dół jedziemy na 15. Fajno. Pięta mocno stoi na ziemi, cyk. Rotacja nasza tutaj na zewnątrz lekko, fajnie. Nie deptamy myszki dla zasady. Tutaj szukamy, żeby Piotrek wychodził jak najdalej kolanem za paluchy. Może kiedyś spotkaliście się z takim mitem, że w przysiadach nie wolno wychodzić palcami, kolanem za palce. To już wywalcie to z głowy, bo sytuacje boiskowe wymagają tego bardzo często.
Każda zmiana kierunku, każdy bieg, przyspieszanie. W tym wzorcu, jak przyjrzycie się, jak zawodnicy biegną, startują do kontry, to w każdym kroku biegowym jest kolano przed palcami, dlatego i w kontrolowanych warunkach na siłowni chcemy znaleźć ten wzorzec z Piotrkiem praktycznie na każdym treningu. Tak, trzymaj rotację zewnętrzną. Aż do 12, nie musisz 15 dzisiaj walić. Tu paluszki do góry zadarte, jak we wzorcu biegowym. Ta noga aktywna jak w bieganiu. Pośladek aktywny, brzucho aktywne. Pracujemy na izometrii, czyli utrzymujemy stałe napięcie. Ćwiczenia z zakresu prewencji urazowej. 30-40 sekund dzisiaj potrzymaj. Zazwyczaj trenowaliśmy do 60 sekund, ale dzisiaj skracamy sobie to. Marsz bokiem ze skrzyżowaną gumką na 15 kroków. Piotrek na boisku pracuje we wszystkich kierunkach. Do boku, do przodu, do tyłu również. W tym momencie będzie pracował sobie do boku, aktywując mięsień pośrodkowy, średni i mniejszy. To jest bardzo ważne mięsko, które nie wpuszcza nam kolana do środka na robocie. Poziom bioder jest bardzo ważny. Nie chcemy, żeby kręgosłup w dolnym odcinku nam latał na wszystkie strony. Stopa zawsze łapie ziemię trzema punktami podparcia. Teraz robisz wypady do boku z zadzieraniem paluszków w sufit. Raz, dwa i wypad w drugą. Zazwyczaj 10-12, dzisiaj 6-8. Zadzieramy tu paluszki do góry. Paweł Caculin nazywa to przysiadami kozaka. Pasuje to do Piotrusia. Dużo uwagi na treningach poświęcamy na mobilizację bioder, bo to kolana są niewolnikami naszych bioder. Odcinek lędźwiowy dolny kręgosłupa jest niewolnikiem bioder, więc im więcej będzie miał swobody ruchu w biodrach, tym będzie mniej narażony na kontuzję podczas meczu. Wyciskanie gumy nad głowę z takim rozciągnięciem, czerwoną. Tak jest. Nie spiesz się, propo tu. Hop, powoli rozciągnij, wróć. Opa, fajnie. Brzucho trochę zaktywuj, żeby nie ostawały lędźwia. W piłce ręcznej ręce pracują praktycznie cały czas nad głową. Rzuty wychodzą z nad głowy. Praca w obronie wymaga pracy na wysokich ramionach. Stąd i często pracujemy w tym wzorcu. Praca w piłce ręcznej prawie przez całe spotkanie wymaga pracy nad głową. Zarówno w obronie, jak i rzuty wychodzą też z nad głowy. Stąd na każdym treningu pojawia się element pracy nad głową. Czy to na ławeczkach, w wysokich pozycjach, czy w pozycjach stania. Ale ta ręka musi się pojawić na górze. Zarówno jako prewencja urazowa, jak i optymalizacja wyników. To ćwiczenie ukierunkowane jest na mobilność obręczy barkowej. Zarówno w pompce chodzą łopatki, tu łopatki chowają się w tej płaszczyźnie, a na dole się schodzą nam ładnie jak skrzydełka. Jeszcze z dwa. Jedyneczka. Dziękuję. Otwieranie klatki w klęku podpartym, nogi szeroko, ciężar ciała zepchnięty do tyłu, więc bokiem się wrzuć. Na trawce będą kolana w szerokim takim rozkroku, co nie? Łokieć i rotacja na wzorcu przysiadowym. Fajoho, stopa cyk cyk, stopa cyk cyk. Im prostszy plecak tam wrzucisz, tym fajoho. Nazwijmy to ćwiczenie żabka, ale chodzi w tym ćwiczeniu o to, żeby biodra Piotrka były cofnięte jak najdalej. I szukamy teraz rotacji odcinka piersiowego. W tym momencie odcinek lędźwiowy jest zablokowany, niewiele można tutaj rotować, więc nie jest to takie proste ćwiczenie dla tych, którzy nie pracują regularnie nad mobilizacją bioder czy odcinka piersiowego. Barki są bardziej niewolnikiem odcinka piersiowego, więc chcemy ten odcinek piersiowy u Piotrusia prostować jak najbardziej i dodać mu jak najwięcej rotacji, bo z tego wychodzą jego rzuty. Fajoska, z tyłu kolano proste, cyk. Jak widzicie, cała rozgrzewka ukierunkowana jest na mobilizację bioder. To jest nasz klucz do imprezy, żeby Piotruś nie namawił się kontuzji i miał swobodę działania we swoich najważniejszych wzorcach na boisku. Na Mistrzostwach Świata komentatorka porównała Piotrusia do jego tańca, do koridy hiszpańskiej i tego się trzymajmy. Z tego nie,
tego nie schodzimy. Co? Na Mistrzostwach Europy. Ten mnie będzie poprawiał całe życie. Jestem dobrym trenerem, ale średnio mi idzie z marketingiem. A... Na rozkroku zrób skłon i pauzę małą na wydech, co nie? Fajne, jak się uda mieć zablokowane kolano, to super. Piotr słynie z gimnastyki. Zaliczyliśmy razem na uczelni gimnastykę. Nagrywaliśmy materiały wideo. Byliśmy kozakami. Mięśnie mają dwie funkcje. Jedno to jest spięcie, a jedno to jest elastyczność. Chcemy mieć w przypadku Piotra obie cechy, bo to spięcie mięśniowe odpowiada za jego szybkość i przyspieszenie, ale elastyczność wpływa na wykorzystanie całej długości mięśnia. Więc jak sobie wyobrazicie gumę, z której strzelamy na odległość, to im mocniej ją naciągniecie, tym dalej strzelicie. Koniec rozgrzeweczki, tu jest łyk wody i chwilę luzu. Dobra, w tym momencie będziemy z Piotrusiem skakać z oporem gum. Te gumy mają za zadanie, żeby Piotrek jak najmocniej wrócił na ziemię. Jest to element zaawansowanej pliometryki i pracujemy też nad pracą reaktywną, czyli chcemy jak najkrótszy kontakt z podłożem. I... No wiem, nie mam czerwonych tamtych. Łobuzuj. Dziękuję. Nie musisz. Teraz narzędziem jest swing z trójwyprostem. Chcemy wykorzystać w jednym momencie wyprost stawu skokowego, stawu kolanowego i stawu biodrowego. Do pięciu poleć. Szybszy. W programie są wpisane 4 rundy, które robiliśmy w poprzednich tygodniach. W tym momencie zmniejszamy objętość, zrobimy tylko 3 rundy i też trochę mniejszą liczbę powtórzeń. Chodzi o to, żeby bardziej wykorzystać bufor regeneracji, żeby Piotrek był najlepszy na boisku. Bo nie chodzi o to, żeby teraz nam się popisywał na siłowni, tylko w reprezentacji. I... Ha! Dziękuję. Ok, 3, 2, 1. Lotka, wyprostuj mi ładnie górę, zaznaczysz równowagę. Ca! I... Piękne to jest. Jeszcze 2, 1. Ostatnia rundka przed nami. Piotr, łapaj tam. Wiesz, co by ci się przydał? Masaż odcinka dolnego lędźwi. Masaż odcinka lędźwiowego. No to niech zwraca na to uwagę, bo im bardziej rozluźnisz lędźwia i dolne plecaki, to lepiej użyjemy dupę w bieganiu, bo to nie plecak ma ciągać grę, tylko żeś wszystko robił z dupki i z dwójki. Masz tak naładowaną dupę i dwójkę w tym sezonie, że koniec świata, gościu. Trabbar jest ustawiony w pozycji niskiej. Jak widzicie, w środku trabbara znajduje się mały talerz 5 kg. On sprawi, że Piotrek będzie pracował z deficytu, to znaczy wyciągał sztangę z podziemi. Chcemy ten efekt wykorzystać, żeby pracował z głębszych warunków niż na boisku, a potem odblokowujemy go w warunkach skokowych. Będzie hamował ekscentrykę, pracował wolno na dół, bo w ten sposób bardzo zaangażujemy układ nerwowy do pracy, które później wykorzystamy wręcz w przeciwnej pracy, gdzie Piotrek będzie skakał z odciążeniem gumami, czyli gumy go będą ciągnąć wyżej, żeby sprawiać, żeby był szybszy niż normalnie może być. Dziabnie nam dwójeczkę, a hamujesz dół na 5 sekund, możesz na 3-5 sekund dzisiaj troszeczkę mniej popracować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze jedynka. Hop! I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Dyszkami można? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Klasa. No to...
to lecimy. Teraz będziemy robić serie właściwe. Serie właściwe zrobimy na 3 rundy, zazwyczaj robiliśmy 4, ale dzisiaj celem jest zmniejszenie objętości. Praca hamowana na 5 sekund do dołu. Startujemy, gość. I raz, dwa, trzy, cztery. I łobuz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie szukając dynamicznej pracy do góry w treningu siłowym, nie myślcie o progresji. 20-30 sekund przerwy to jest dość krótki odcinek, ale chcemy odbudować podstawowy magazyn energetyczny, czyli ATP i fosfokreatynę i dać trochę układu nerwowemu luzu, ale nie chcemy, by ta przerwa trwała za długo, bo chcemy wykorzystać pobudzenie z pracy z ciężarem. I szalejemy. Zobacz, czy możesz ją przykleić do cycku, bo jest dosyć mocna. Nie łap wysoko, nie łap wysoko. Tutaj złap gdzieś niżej. Będzie gotowo? Okej, od 4 do 6. Szalej. Podejdź trochę do przodu, bo głowa musi być prosto w dół. Dobra? Nie ma wcale wyżej, bo ona jest dosyć mocna, nie? No, przyklej do klaty, jesteśmy gotowi? I... Dziękuję. No, też tak uważam. W tym momencie naszą sztuczkę treningową możecie porównać do sprinterów, którzy w ostatnich etapach przygotowań do sprintu na igrzyskach stosują zbiegi z górki, bądź inne elementy, jak na przykład napędzanie ich gumą i wypuszczanie w pewnym momencie, żeby odblokowywać ich układ nerwowy i pokazywać mózgowi, że mogą być jeszcze szybsi niż w normalnych warunkach. Od 4 do 6 wykorzystuj tylko te najszybsze. 3, 2, 1. Ha! Tapka, tapka, tap, 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 tap. Jestem. Nie, zajmuję się, kurwa, się. Jaram się. Ale też się boję, że walnę głową. Jak ty się boisz? To ja się boję razy dwa, nie? Nie, teraz już luz. Jak macie małe dzieci, zabieracie ich na siłkę, przywiązujecie im taką gumę na drążek i niech skaczą maluchy, bo zmienicie ich kod genetyczny, będą zbierać tylko włókna szybko kurczliwe i nie będziemy mieć zamulonych Polaków kiedyś w reprezentacji. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć i petardą, dawaj gościa. Mamy. Trzy. 4, 5. Dziękuję. Wygrałem 40 do 37. Widziałem, kilo. Widziałem. I oglądałem akcję, co oni grają magię. Tak, oni stracili 37 bramek, wyobraź sobie. A ich bramkarz odbył 20 piłek. To bardzo szybkie granie musi być w takim wypadku. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, okay. Że odbijasz bramkę, ci odbija 20 piłek. I jest 37 godzin. Strasznie szybki mecz. Ugnij trochę kolana, zgięcie biodrowe i nakieruj, pamiętaj, biodro na strzelankę. Jedną ręką, z jednej. Lewa. Zajebisty. I jeszcze 3. 2. I jedyneczka. Zajebista. Mocny, dawaj. I jeszcze jeden. Pamiętaj, nakieruj biodro dobrze. Dziękuję. Mamy etap pracy balistycznej, ukierunkowanej na dynamiczną pracę ramion. Tutaj dobór ciężaru piłki jest maksymalnie do 10% masy ciała. Ile ważysz, gościu? 77 kilo, więc daliśmy mu dzisiaj na robotę 7 kilo. Lepiej dać troszeczkę mniej niż więcej. Piotrek już jest doświadczonym, umie graczem, potrafi wykorzystywać swoją dynamikę, stąd dałem mu te 7 kilo, bo chcemy, żeby był bardziej szybki, niż żeby to się zamieniało w pracę siłową, więc teraz mamy pracę na mocy szybkościowej. Działa już, ja powiem do ilu. 8. Powtarzalny, cyklicznie, jedzie. Szybki chłopak. W tym momencie pracował nie tylko samymi ramionami, ale używał również zgięcia biodrowego, co jest przeciwstawną pracą do martwych ciągów. Układ nerwowy jest tak skonstruowany, że jeżeli nie będziemy pracować na przeciwnej pracy mięśniowej, to nie pozwoli nam w którymś momencie zrobić większej progresji. Dobra, napędzaj typa. Wyraźnie jedną ręką. I przenieś moc z biodra na energię. Druga maniuwa. I szybszy będziesz. I. Jeszcze jeden. Zadasz wyprost. Piękna praca.
tym miejscu leży reprezentacja Włoch i Łotwy. I takie baty dostaną w najbliższym tygodniu. Ta trójeczka, widzicie? Zapraszam pewnie. Jedziemy, tangens ku tangens. I... trzy, jeszcze pięć. Cztery. Dwa. Dziękuję, dobranoc. Zapraszamy przed telewizorki. Kibicujcie Piotrusiowi. Jak dostanie minuty, to będzie... Zaczniesz od 8 do 1 po prostu dzisiaj, ale chciałbym, żebyś był szalony. 5, 5, po prostu 5. Po prostu 5. Teraz będzie fragment pracy kondycyjnej z Piotrkiem, głównie z wykorzystaniem pracy ramion. Będziemy robić pompki na poręczach, wiosłowanie na kółkach gimnastycznych oraz dynamiczną pracę na airbike'u przez 5 sekund. Nie chcemy doprowadzić do zakwaszenia mięśniowego, tylko pobudzić mu tlen w organizmie, żeby na meczu nie łapała go zadycha nigdy i tylko nigdy i tylko we wszystkich okolicznościach i tylko we wszystkich meczach etc. I na 8, na 8. I cały czas dynamiczny. Jak głębiej dwa grosze, Buźka może dzień dobry dać nam. Jak ci przeszkadza tabelka z tyłu, to rozstrzesz nogi i zmieści ją pomiędzy. I płyniemy, od razu, na 8 i zaznacz łopatę bardzo ładnie, cyk, i ha, i ha, i ha. Cały czas wymagamy od Piotrka dynamicznej pracy, bo jesteśmy atletami, nie interesuje nas wolna praca nam nic nie da, tylko zależy nam na optymalizacji wyników sportowych. Show, 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 show! To tylko 5 sekund, ale najmocniejsze na świecie, moi drodzy. Piotrek po takiej pracy może być nieźle spompowany, ale to taki efekt, który schodzi bezpośrednio po treningu przez 7 minut. Plecków w szatni dzisiaj niestety nie umyje, ale później jak już pójdzie do domu, będzie czuł swobodę na łapkach. Z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich zamulonych gości na kanapach. Pamiętajcie, zniżka Wagata Meble, jak chcecie posiedzieć na tyłeczkach. Zapraszamy do kolejki, ale nie do nas na siłownię. Kiedyś Piotr już był chudy jak szczypior. Dzisiaj już nie wygląda tak chudziutko na boisku. Nie ma wstydu za niego. Jest mały kurdupel. Piotruś mi zwrócił uwagę. Nie jestem mały, tylko niski. Z serii na serię tych powtórzeń Piotruś ma mniej. Dzisiaj schodzimy tylko z 8 powtórzeń do 1. Poucinaliśmy dzisiaj sporo objętości po to, żeby mógł się wykazać najwyższym poziomem sportowym. Na meczach reprezentacyjnych. I po jednym strzale, ładnym, eleganckim. Jak walniesz teraz tę piątkę, nie schodź z rowerka i popedałkuj sobie, dobrze? Chwilę, trzy minutki takie, żeby zszedł ten oddech. I łobuz. I nie schodź mi, delikatnie sobie przepadałkuj, pooddychaj sobie, już uspokojmy ten oddech. Jak już będziesz mógł oddychać tylko nosem, to zejdziemy sobie na trawkę poleżeć i pooddychasz sobie, jeszcze narzucę ci taki rytm oddechowy, żebyś zszedł ładnie z treningu.
Lubimy bezpośrednio po treningu z Piotrusiem dostarczać cukry do organizmu, stąd Piotruś pije sobie podczas treningu izotoniki, żeby organizm dostawał ten cukier w trakcie i bezpośrednio po treningu. Przyspiesza to odbudowę mięśniową, zatrzymuje rozpad mięśniowy. Chcemy jak najszybciej, żeby układ nerwowy wszedł w procesy regeneracyjne, więc zabraniam chłopakom używania telefonu bezpośrednio po treningu. Tylko chcemy uspokoić układ nerwowy i zejść jak najspokojniej z treningu. Jak Piotrek uspokoi oddech na rowerku, jeżdżąc sobie z 3 do 5 minut, położymy się na ziemi i skupimy się na oddechu, żeby jak najszybciej wejść w procesy regeneracyjne. I tak bym chciał z tobą pracować zawsze. Szybciej, tym fajniej. Właśnie tak jak o tym gadałem teraz, nie? Że dostarczamy cukier i... A sok pomidorowy lubisz? Spaghetti z pomidorkami, passata, sosik. No kiedyś się tak nauczyłem, że na przykład jak mieliśmy trzymać się w weekend, nie? Nie chodziliśmy na turniej, masz mecz piątek, sobota, niedziela, nie? Po każdym meczu sok pomidorowy. Klasa. Ja to nie lubiłem, ale wiesz... Ja nie lubiłem, ale tak miałem, że kurde, dobra, lepiej mi będzie, nie? No na zmęczenie to nawet i smakuje, nie? Setkę. Okej. Okay. A skąd usłyszałeś taką wskazówkę? No, Matysa chyba z takiego. Okej. Okay. Ja się powiedział, że właśnie... Bomba. Sok pomidorowy na zakwaszenie chyba. Wiesz co, tam pompa sodowo-potasowa lepiej działa, przekaz w mięśniach. Przeniesiemy się teraz na trawkę, gdzie Piotruś położy się na plecach i skupi się na swoim oddechu, gdzie jego faza wdechu będzie trwała około 3 sekundy. Zrobi nam małą sekundową pauzę i podczas wydechu będzie oddychał 5 sekund, wydłużając fazę oddechu, co wprowadza układ nerwowy w stan odpoczynku. Połóż sobie jedną dłoń na klatce piersiowej, jedną dłoń na odcinku brzucha. Chciałbyś teraz oddychać jak najbardziej torem brzusznym, czyli napełniamy ten brzucho. Widzę, że ten oddech jeszcze jest przyspieszony. U Piotrusia wciąż oddech jest przyspieszony, więc jeszcze musimy chwileczkę poczekać, żeby on był w stanie uspokoić ten oddech. Taką fajną informacją będzie, kiedy będzie mógł oddychać tylko przez nos. Już powoli zaczyna się to dziać. Widzę, że Piotrek już może oddychać torem brzusznym, więc chcemy jak najbardziej wykorzystać naszą przestrzeń brzucha, zrobić z niego słodkiego grubaska, wypełnić ten brzuch powietrzem, zrobić małą pauzę, jak się uda, na sekundę i wydłużać fazę oddechu na 5 czy nawet do 6 sekund. Możesz sobie zamknąć oczka i myśleć tylko o oddechu. I zalecamy taką pracę również po treningach piłki ręcznej czy po wszystkich waszych treningach, niezależnie od dyscypliny, jaką uprawiacie. Taka faza przejścia w stan regeneracji przyspieszy regenerację w całym cyklu tygodniowym. Nic to nie kosztuje, a może poprawić to wasze wyniki, jeżeli przez cały rok będziecie regularnie pracować w taki sposób. Jest to fajny aspekt psychologiczny, bo zawodnik wtedy wychodzi spokojny z treningu, może skupić się już na innych sprawach później, a nie wychodzić z treningu taki naładowany. Musicie wiedzieć, że w pracy ze sportowcami, zwłaszcza z takimi jak Piotrek, Stolar czy Matys, to ja muszę bardziej hamować chłopaków w pracy niż ich napędzać. Oni zawsze chcieliby zrobić trochę więcej, mają zawsze ochotę dołożyć więcej ciężaru, ale nie o to nam chodzi, żeby tutaj wyczerpywać chłopaków do maksimum, tylko zostawić ten bufor regeneracji w takiej skali, żeby mogli wykazywać się jak najlepszymi wynikami na boisku. To już koniec treningu na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyciągniecie jak najwięcej informacji. Mam nadzieję, że pomoże wam to pracować nad sobą i podnieść wasze wyniki sportowe. Jeżeli będziecie mieli do nas jakieś pytania, śmiało piszcie, czy do Piotrka, czy do mnie bezpośrednio na athletictraining.pl, na Instagramie, czy na Facebooku. My lubimy pytania. Dzięki nim możemy sami się rozwijać w robocie, więc pomożemy sobie nawzajem. Jeżeli chcecie nawiązać z nami współpracę i zacząć przygodę z siłownią, śmiało piszcie. Jesteśmy otwarci na takie możliwości. Na dzisiaj kończymy już ten trening. Był on objętościowo mniejszy niż pracujemy zazwyczaj z Piotrkiem. Było to jakieś 70% objętości treningowej. Głównie dla mnie informacją jest to, że przyglądałem się Piotrkowi, już doskonale chłopaka znam, pracujemy już 2 lata i widzę, jak on reaguje na bodźce treningowe, czy jest w nich szybki, czy czuje się dobrze na treningu. Dzisiaj Piotrek był zmęczony, bo ostatnio intensywność jego meczy jest bardzo częsta. Te mecze były w środku tygodnia i w weekendy,
ponieważ ta przerwa reprezentacyjna wskakuje, liga chce wcisnąć jak najwięcej meczów, żeby sezon odbył się w odpowiednim terminie, więc ci, co grają na reprezentacji, mają teraz niezłą intensywność, stąd nie możemy sobie pozwalać na przesadzenie z objętością treningową i musimy zostawić. Okay, czy pamiętasz, jak zaczęła się nasza współpraca? Naszą współpracę zaczęliśmy po mojej kontuzji w listopadzie 2020 roku, po urazie barku, zerwałem wtedy więzadła. Rozpoczęliśmy rehabilitację w styczniu, trwała ona około 3-4 miesiące, udało mi się wrócić na koniec sezonu, chociaż lekarze nie byli do końca pewni, czy ta przerwa nie będzie trwała ponad 8 miesięcy, udało się szybciej i udało mi się wrócić na koniec sezonu. Pamiętasz ten moment, jak wróciłeś na boisko? Pamiętasz pierwsze spotkania? Kiedy to było? To było już ostatnie bodajże 3 lub 4 spotkania sezonu. Tam nasza sytuacja w tabeli była bardzo nieciekawa. Groził nam spadek, ale udało nam się złapać jeszcze kilka punktów pod koniec i utrzymać się w lidze. Okej, super. A jak się czułeś w kolejnym sezonie, który już zagrałeś cały w Piotrkowie? Ten sezon był już o wiele lepszy, zajęliśmy ostatecznie 7 miejsce w lidze. Czułem, że jestem już lepszym zawodnikiem, lepiej przygotowanym i taktycznie, i motorycznie. Także ten sezon wspominam na pewno lepiej niż ten pierwszy, no, zwłaszcza przez te kontuzje. No i plus dodatkowo powołanie do kadry, także myślę, że ten sezon był całkiem niezły. Czy pamiętasz moment, w którym dowiedziałeś się, że będziesz grał w kadrze i jak to wyglądało? Kto cię o tym poinformował? To było coś wow, niesamowitego. Przez chwilę nie mogłem w to uwierzyć, że mając wtedy 21 lat już powołanie do kadry udało się załapać. Spełnienie marzeń i mam nadzieję, że uda mi się tam utrzymać. To jest na pewno wielkie wyróżnienie i zaszczyt, że mogę tam być. A czy pierwszą informację otrzymałeś od trenera Rondla, czy ktoś inny cię o tym poinformował? Od rodziców. Pierwszy raz od rodziców było takie wow, co ty gadasz, ale no, niesamowite szczęście i duma. To skąd ci rodzice to wiedzieli, jak ciekawy jestem? Gdzieś tam właśnie przyszły powołania, przeczytali, ja nic nie wiedziałem. I dostałem chyba telefon, czy powiedzieli mi wczoraj, już nie pamiętam. To było takie, na pewno? Nie pomyliło wam się coś? Oni, że nie. No, wybuch radości i wielkie szczęście. Okej. Okay. A jak to jest z tym, dzisiaj to już jest klub Łomża Industria Kielce, kiedyś nazywał się inaczej, ale jak to jest właśnie z tym klubem? Jak się zaczęła twoje rozmowy z tym klubem? Zaczęło się po mistrzostwach. Dostałem wtedy pierwszy telefon, pierwsze zapytanie, jak wygląda moja sytuacja z moim obecnym klubem. No i wtedy zaczęliśmy prowadzić rozmowy. Umówiliśmy się na spotkanie, żeby omówić wszystkie warunki, co i jak ma wyglądać moja przyszłość i zdecydowałem się wtedy podpisać kontrakt z klubem z Kielc. Okay. Wielu młodych piłkarzy ręcznych ma skierowane oczy na ciebie. Oni nie wiedzą, jak wygląda współpraca z sztabem reprezentacyjnym. Nie mieli okazji usłyszeć wytycznych od trenera Rombla. Myślę, że to jest marzenie wielu piłkarzy. Czy możesz im podpowiedzieć, w jaki sposób wygląda twoja współpraca z trenerem Romblem, twoje przygotowanie do spotkań czy do najbliższych meczy eliminacyjnych do Mistrzostw Europy? Na pewno trener kładzie duży nacisk na przygotowanie taktyczne, na analizę wideo i dostaliśmy już kilka materiałów na zbliżające się spotkania z Włochami i z Łotwą. Zacząłem już to wszystko analizować i mamy wyciągnąć z tego wnioski, przygotować taktykę i najważniejsze jest też, żeby rozpoznawać potem tych zawodników na boisko i umieć się przeciwko nim nastawić, który zawodnik lubi jakie rzuty, który zawodnik więcej gra na zwodzie, który jest gorszy, lepszy w obronie i tak dalej. Także myślę, że to przygotowanie taktyczne dużo wnosi do piłki ręcznej i jest bardzo ważnym elementem. I myślę, że właśnie dużo się nauczyłem przez to. I to jest tam na pewno jakiś plus dla nas, że mamy możliwość przetwarzania takich informacji i potem wykorzystywania ich na boisku.
użyłeś zwrotu, że to jest kilka materiałów, natomiast powiedziałeś mi w czasie treningu, że są to 3 GB materiałów. Tak, tak, jest tego dużo, no ale na pewno jest to przydatne. Dużo do analizy, trzeba na tym trochę posiedzieć, poświęcić czasu, ale w sumie to jest moja praca, tak? Także to po prostu trzeba zrobić. A czy po meczach reprezentacyjnych również macie analizę własnego grania i trener podpowiada ci, w jaki sposób mógłbyś rozwiązywać swoje sytuacje boiskowe? Tak, tak. Po meczach i także po treningach, także po treningu możemy też usiąść. Mamy nagrywany trening i przeanalizować, co było nie tak, co zrobiliśmy dobrze, gdzie musimy poprawić elementy i tak dalej, ale zarówno potem po meczach możemy obejrzeć i przeanalizować akcje, że na przykład zaatakowaliśmy nie w to miejsce, gdzie powinniśmy i dlatego nie udało nam się zdobyć bramki lub w obronie źle się zachowaliśmy i dlatego straciliśmy bramkę. Dlatego takie rzeczy mamy i to jest moim zdaniem bardzo dobre i z tego można wyciągnąć wiele wniosków, żeby być lepszym w przyszłości. Jako widz klubu Piotrkowianin proszę Cię, żebyś przenosił jak najwięcej tych rzeczy tutaj do klubu, bo tych wyników w tym sezonie bardzo potrzeba. A teraz całkiem z innej beczki. Twój ulubiony utwór muzyczny? Eminem, Without Me. Okej, okay, a Twoje ulubione danie? Myślę, że spaghetti, bolognese. Okej. Okay. Twój ulubiony zawodnik piłki ręcznej? Michał Jurecki. Dziękuję bardzo.